Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nagłe. Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo. Bardzo by ich zdziwiło, że od dłuższego czasu bawił się nimi przypadek. Miłość do piłki nożnej, która połączyła ich światy na jednym boisku w lutym 2015 roku. Tomek poznał Weronikę i stał się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. A my jesteśmy bogatsi, bo mamy córkę. Ja się troszkę wzruszyłem, można powiedzieć. Mój szwagier też się wzruszył, więc to jest jeszcze lepszy wyznacznik tego wszystkiego. Zatem rozpoczniemy taneczną część wesela. Kochani, przecudownie się to oglądało. Tu Iwona Pawlowicz napisała na Skype'ie, że 10. Tomku, Misiku, nigdy nie byłam taka szczęśliwa, spełniona i naładowana dobrą energią. To dzięki Tobie codziennie budzę się z myślą, że przez życie idzie ze mną moja druga połowa. Moje największe marzenie zostały spełnione, kiedy Cię poznałam. Obiecuję być na zawsze Twoim motorem napędowym, najwygodniejszą poduszką na świecie, najlepszym partnerem do oglądania filmów, na których tak zasypiasz. Będę zawsze patrzył na Ciebie z taką miłością jak teraz i dopilnuję, żeby ogień, który miłość rozpaliła w naszych sercach, nigdy nie skończył. Chcę dzielić z Tobą życie jako Twój mąż. Jako Twoja żona, przyjaciółka i przyjaciel. Najważniejszy moment naszego życia. Weronika i Tomasz Morzejko. Powitajcie ich gorącymi brawami. Dzisiaj świętujcie razem z nimi ich radość. Przed nimi bowiem mecz ich życia. Najważniejsza rozgrywka, w której tym razem są już w jednej drużynie i grają do jednej bramki.